Dobry wieczór Państwu, szczęść Boże. Bardzo dziękuję, że Państwo znajdujecie czas i cierpliwość w wciąż nie bardzo sprzyjających warunkach klimatycznych, żeby wracać do historii. A myślę, że jest to tym ważniejsze, że od tej historii z pełną świadomością próbuje się odwrócić nasze dzieci, wnuki, młodzież. I to jest szczególnie bolesne, choć wykład dotyczy historii, czyli opowiadania o przeszłości. Nie sposób o dniu teraźniejszym nie wspomnieć. Właśnie wchodzi w życie reforma, która została 3 lata temu zadekretowana przez panią minister Hall, która kończy obowiązkowe nauczanie historii dla wszystkich licealistów na klasie pierwszej i potem tylko ci, którzy wybiorą specjalizację historyczną, będą się uczyli dalej historii. W ten sposób tematyka, którą dzisiaj będziemy bardzo powierzchownie oczywiście, ale mam nadzieję w sposób stawiający pytania interesującej nas dzisiaj omawiali, ta tematyka będzie przedstawiana uczniom w polskich szkołach po raz pierwszy i ostatni, kiedy będą mieli 14 lat. To nie jest wiek, w którym można wiele zrozumieć z tej tematyki, jaką niesie ze sobą upadek państwa polskiego, walka o niepodległość w wieku XIX. Bo w gimnazjum po raz ostatni będzie się o tym mówiło. W liceum już ten temat nie będzie przerabiany w ogóle. Państwo oczywiście kończyliście inne szkoły i myślę, że nawet w okresie PRL-u, choć historia była zakłamana w szkołach, tak jak ja ją pamiętam, tak jak ja się jej uczyłem, przekazywano ją w o wiele większym zakresie i z o wiele większym pożytkiem, mam to głębokie przekonanie, niż zakłada to szkoła po reformie minister Hall. I dlatego być może takie spotkania jak nasze, spotkania, do których będziemy musieli znaleźć sposób, by dopraszać młodzież, szukać tej młodzieży tam, gdzie można ją spotkać, pozyskać jak najbardziej atrakcyjnym opowiadaniem o przeszłości. Takie spotkania być może w tej sytuacji, kiedy historia jest wyrugowana ze szkół, będą coraz bardziej potrzebne. Kiedy czytaliście być może Państwo tytuł dzisiejszego wykładu, mogliście się Państwo zastanawiać, skąd on pochodzi. To oczywiście fragment pieśni Konfederatów Barskich w wersji skomponowanej przez Juliusza Słowackiego, a zapisanej w jego niezwykłym wizyjnym dramacie Ksiądz Marek w akcie pierwszym. Ta pieśń otwiera cały ten niezwykły, upamiętniający właśnie Konfederację Barską dramat. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki On był, z naszymi ojcami byli zwycięzcy. W tym fragmencie, w tej zwrotce pieśni Konfederatów Barskich zawarta jest już jakby jak pigułce najważniejsza, być może centralna nauka, lekcja, doświadczenia, które odbierało pokolenie Juliusza Słowackiego. Lekcja, która dochodzi i do nas. Lekcja kilkudziesięciu wtedy lat, wtedy, czyli w roku 1836-7, kiedy powstawał ten dramat. Lekcja zniewolenia lat kilkudziesięciu, pozbawienia niepodległości Polski. Ta lekcja, która zawiera się przede wszystkim w stwierdzeniu, że klęski, które Polska ponosiła w tym czasie, w czasie niewoli, nie staną się ostateczną klęską polskości, dopóki nie zerwiemy naszej wiary i naszej nadziei związanej z Bogiem i naszej miłości do tej ojczyzny. Jak długo ta więź nie zostanie rozerwana, tak długo żadna z klęsk wcześniej poniesionych nie staje się klęską ostateczną. I pamięć o tych klęskach, o tych doświadczeniach, lekcja, nauka, także praktyczna z nich wyciągana, jak walczyć skuteczniej, jak walczyć lepiej o swoją niepodległość. Ta pamięć ma zasadnicze znaczenie
dlatego, by Polska nie przestała być. Połowa czwartej dekady XIX wieku to, jak ze szkolnej perspektywy byśmy na to patrzyli, tej, którą jeszcze gimnazjaliści będą się uczyli, to jakby połowa mniej więcej wieku XIX, zbliża się połowa wieku XIX, połowa wieku rozbiorów. Najczęściej mówimy o okresie rozbiorów, zniewolenia, zamykając go datami 1795-1918. 123 lata. Przyzwyczailiśmy się jakby do tej chronologii, do tej datacji. Ale w istocie ten czas, który bardzo często wymiennie nazywamy wiekiem XIX, no bo czy długim wiekiem XIX, bo ogromna większość tej epoki przypada właśnie na XIX stulecie. W istocie, gdy idzie o historię polskiego zniewolenia i walki o polską niepodległość, zaczął się znacznie wcześniej. A czy skończył się w 1918 roku? O tym będziemy jeszcze mówili. Zaczął się znacznie wcześniej, bowiem wielu badaczy i wielu także współczesnych, którzy przeżywali ten czas, uświadamiało sobie, że Polska Rzeczpospolita, jej obywatelska suwerenność traci praktycznie znaczenie już na początku wieku XVIII. Od momentu, kiedy obywatele Rzeczpospolitej, stratowani kopytami szwedzkich rajtarów Karola XII i uciekających przed nimi wojsk sprzymierzonych z Rzeczpospolitą saskich Augusta II Mocnego, sięgnęła po pomoc ze strony, która się oferowała tej pomocy udzielić, ze strony Rosji, carskiej Rosji Piotra I, która jeszcze nie nazywała się imperium. Tę nazwę przyjmie dopiero w 1721 roku. Że wtedy Rzeczpospolita zawarła, można tak powiedzieć, pakt, który szybko doprowadził ją do zniewolenia ze strony sojusznika, bo Rosja zaczęła Polskę podporządkowywać sobie jako sojuszniczka Rzeczpospolitej. Od układu w 1704 roku ostatecznie zawartego, wcześniejsze dwa układy z 1702 i 1703 miały charakter wstępny. O charakterze tego zniewolenia można było się przekonać już w czasie tak zwanego Sejmu Niemego w 1717 roku i od tego czasu często wielu historyków datuje początek zniewolenia Rzeczpospolitej. Dlaczego Sejm Niemy 1717 rok? Ano dlatego, że obradowali formalnie przecież reprezentanci Rzeczpospolitej, przedstawiciele głosu wolnego, wolność ubezpieczającego tejże Rzeczpospolitej, w warunkach szczególnych. Dookoła sali obrad stały wojska rosyjskie, a kontrolowały one wynik, który w najważniejszym swoim punkcie sprowadzał się do tego, że Rzeczpospolita nie będzie miała liczącej się siły zbrojnej, że ta siła zbrojna będzie na poziomie gwarantującym bezsilność. Bezsilność Rzeczpospolitej wobec jej szybko rosnących militarne zdolności sąsiadów, przede wszystkim Rosji i Prus. Ale niektórzy mówią, że w istocie to zagadnienie polskiej niepodległości rozstrzygnęło się już wcześniej, kilka lat wcześniej, kiedy Rosja wygrała decydującą bitwę pod Połtawą w 1709 roku na wschodniej Ukrainie. Bitwę, w której rozgromiła swoją rywalkę o dominację w Europie Wschodniej, ostatecznie rozgromiła Szwecję Karola XII i ostatecznie także pogrzebała nadzieje ukraińskie, kozackie na wyzwolenie spod dominacji rosyjskiej, dominacji trwającej, jeśli idzie o wschodnią Ukrainę, już lat ponad 50, właściwie 60 blisko. Ta klęska idei niepodległej czy autonomicznej Ukrainy i ogromne strategiczne zwycięstwo Rosji, która po tym zwycięstwie staje się bezdyskusyjną panią wschodniej Europy, niewątpliwie znamionuje przełom geopolityczny. Ostatecznie zwycięstwo Rosji w długiej 21-letniej wojnie północnej ze Szwecją, przypieczętowane pokojem
w Neustadt w 1721 roku sankcjonuje jakby tę absolutnie mocarstwową, pierwszoplanową rolę Rosji w Europie Wschodniej. I to jest także rok, w którym Rosja przyjmuje oficjalnie nazwę Imperium, a car rosyjski od tej pory już nie nazywa się carem, ale imperatorem Wszechrosji. Właśnie od roku 1721. Ale ten przegląd dat, które niekoniecznie są najważniejsze w historii, ale które dają pewien szkielet chronologiczny, pozwalają się zorientować w tym rwącym prędko strumieniu czasu. Ten przegląd dat koniecznie musimy zobaczyć z innej strony. A kiedy obywatele Rzeczpospolitej zdali sobie sprawę z zagrożenia niepodległości i kiedy wyciągnęli z tego konsekwencje i dali świadectwo temu, że zagrożenie dla wspólnej niepodległości pojęli i chcieli to zagrożenie odsunąć, walczyć przeciwko niemu. Stało się to dopiero w roku 1733 i to jest data, którą nie tylko ja, ale także inni historycy, wśród nich najwybitniejszy polski historyk XX wieku, to znaczy żyjący w XX wieku, a zajmujący się właśnie wiekiem XVIII, Władysław Konopczyński, przyjmuje jako początek polskiej idei niepodległości. To jest rok 1733. Dlatego, że był to rok pierwszej bezdyskusyjnie niewolnej elekcji. Tym razem szlachta, uprawniona przecież do wyboru swojego monarchy, wybrała sobie w sposób względnie swobodny, tak jak to dawniej bywało, monarchę Stanisława Leszczyńskiego, tego, którego, można tak powiedzieć, w trokach przy siodle przywiózł 20 kilka lat wcześniej król szwedzki i wtedy został przez dużą część szlachty odrzucony. Teraz przez szlachtę został legalnie wybrany. Ale carska polityka, kierowana wtedy kobiecą ręką Anny Iwanownej i jej niemieckich doradców, ponieważ to był okres dominacji niemieckiej na dworze w Petersburgu, oraz polityka pruska, zdecydowane były nie dopuścić do wyboru niezależnego od Rosji i od Prus władcy na tronie polskim. I dlatego do Polski wkroczyły dwie armie rosyjskie na czele z feldmarszałkiem de Lassim, który miał zaprowadzić porządek, to znaczy wybrać, dopilnować wyboru króla, takiego, jaki odpowiada Rosji i Prusom. I taki król został wybrany. To był August III, syn Augusta II, Sasa. To było bezdyskusyjne, otwarte, jawne, przy pomocy na wielką skalę podjętej ingerencji zbrojnej dokonane, pogwałcenie niepodległości Polski. Po tej elekcji było jasne, nie mogło być zaciemnione w żadną propagandą, żadnym udawaniem to, że Polska, Rzeczpospolita straciła niepodległość. I szybko, bardzo szybko, bo już w tym roku ten właśnie termin niepodległość wszedł do języka politycznego obywateli Rzeczpospolitej. Wprowadził go do tego języka jeszcze w brzmieniu łacińskim, independencja, Stanisław Konarski, najwybitniejszy może w całej historii Polski myśliciel polityczny, o ogromnych zasługach dla ożywienia polskiej myśli politycznej, świadomości politycznej w wieku XVIII. Ten ksiądz PR był, jak zapewne wielu z Państwa wie, autorem przede wszystkim bardzo ważnej reformy oświatowej, która pozwoliła wydźwignąć kulturę polityczną Rzeczpospolitej połowy wieku XVIII i drugiej połowy XVIII wieku na poziom europejski, przygotować elity polityczne do zmierzenia się z wyzwaniami tego czasu. To oczywiście Collegium Nobilium, jego projektu Szkoła dla szlacheckich elit, ale także oczywiście pamiętamy go jako autora bardzo ważnego traktatu politycznego krążącego w odpisach już
w latach 50., a opublikowanego w latach 60. XVIII wieku, w którym proponował ograniczenie zasady liberum veto. Jednakże tym pismem politycznym, na które tutaj chcę zwrócić uwagę, były listy pisane po łacinie, opublikowane w 1733 roku anonimowo, w których zwrócił uwagę Stanisław Konarski właśnie na to, by opinia szlachecka zrozumiała, że obok wolności indywidualnej, wolności, którą cieszą się na zasadzie wolność domku w swoim domku, zobaczyli, że jest dom wspólny szerszy. Bez zagwarantowania wolności, którego ich wolność w ich domach prywatnych stanie się iluzoryczną. Nie ocalą swojej indywidualnej wolności, jeżeli nie zobaczą wspólnej wolności zagrożonej, czyli nie zobaczą problemu niepodległości. Konarski był pierwszym, który formalnie, by tak rzec, odróżnił wolność indywidualną od niepodległości wspólnej, państwowej, politycznej. To, czego Konarski dokonał w wymiarze, jeśli można tak powiedzieć, refleksji politycznej, za którą pójdą oczywiście kolejne teksty, pisma, do niektórych jeszcze wrócę, to odruchowo, nie zagłębiając się w żadne pisma polityczne, zrozumieli Konfederaci, wtedy zawiązanej Konfederacji Dzikowskiej, od Dzikowa pod Sandomierzem, gdzie skupiła się generalność tej Konfederacji, władze, która przez półtora roku walczyła w latach 1733-34 przeciwko przeważającej, miażdżącej przewadze wojsk rosyjskich i wspierających je wojsk saskich. Ta konfederacja nie zostawiła śladu w polskiej legendzie, nie zostawiła śladu w naszej pamięci. Rzadko ją przypominamy, ale warto ją wspomnieć, dlatego że to był pierwszy odruch, można tak powiedzieć, właśnie postawy niepodległościowej. Niepodległość została nam zabrana, to sięgamy odruchowo po szable i dajemy świadectwo swoim uczuciom. Nie mówimy tego, co nakazuje nam rozum polityczny, bardzo często podpowiadający bierność, przeczekanie, ale skoro zostaliśmy poniżeni w sposób tak oczywisty, to reagujemy odruchem, odruchem człowieka, który chce się bronić przed poniżeniem, odruchem walki. Ta walka została przez przeważające siły, jak już wspomniałem, stłumiona. I to także wytycza pierwszy szlak tych konfederatów, którym pójdą następni konfederaci i powstańcy, a który pozwala spojrzeć także na Konfederację Dzikowską jako na, by tak rzec, pierwsze polskie prapowstanie narodowe, bowiem konfederaci dzikowscy pójdą szlakiem syberyjskim, zabierani przez wojska rosyjskie, porywani, bo przecież Rzeczpospolita wciąż była formalnie odrębnym państwem od Rosji. Wojska rosyjskie zabierały wziętych do niewoli dzikowian i szli pod eskortą na stepy kazachskie albo za Ural na Syberię. W znacznie większym wymiarze to doświadczenie powtórzy się w roku 1768. Rzeczpospolita jest wciąż państwem niepodległym, formalnie. Formalnie niezależnym. Ale właśnie przed 1768 roku odebrała kolejną porcję upokorzeń, bardzo głębokich upokorzeń. Druga niewolna elekcja w 1764 roku, kiedy Katarzyna II wyznaczyła swojego byłego kochanka na króla, by mieć powolnego sługę na tronie Rzeczpospolitej. Stanisław August Poniatowski nie chciał być powolnym sługą. Chciał reformować Rzeczpospolitą, by wzmocnić ją, by przygotować ją do suwerennego bytu. I wtedy właśnie Katarzyna po tych próbach reform podejmowanych w pierwszych dwóch latach panowania Stanisława Augusta Mocnego przypomniała mu z niezwykłą brutalnością o realnym układzie siły, jeśli można tak powiedzieć. Tak się składa, że akurat, przepraszam, że tego rodzaju autoreklamę pozwolę sobie tutaj
zrobić, ale jestem pod wrażeniem dwóch wielkich dzieł, bezdyskusyjnie ośmielę się takie nazwać, które akurat mamy szczęście publikować w tym roku w Arkanach. Fragmenty tych dzieł znajdują się w najbliższym numerze Arkanów, który ukaże się gdzieś za 2-3 tygodnie, a obydwa dzieła w ciągu 2 miesięcy się znajdą na rynku. Pierwsze z nich to dzieło profesor Zofii Zielińskiej, wybitnej, najwybitniejszej na pewno badaczki historii Polski XVIII wieku, która prezentuje właśnie lata 1766-67. Krótki okres, ale właśnie niezwykle ważny dla dramatu zniewolenia Polski, ponieważ wtedy Katarzyna, wykorzystując tak zwaną sprawę dysydencką, postanowiła złamać kręgosłup politycznej suwerenności Polski. I dla ludzi, którzy, przepraszam, że znów uczynię wycieczkę do współczesności, którzy stawiali często pytania po kwietniu 2010 roku, jaka może być racjonalność, gdyby przyjąć hipotezę, że w Smoleńsku miał miejsce zamach. Jaka może być racjonalność takiego zamachu, przecież kompromitującego dla Rosji, przecież trudnego do wyobrażenia, to warto sięgnąć właśnie do tego, co zrobiła Katarzyna w roku 1766 i 7 z Rzeczpospolitą. Otóż chodziło o zastraszenie, przede wszystkim o zastraszenie, o upokorzenie i zastraszenie obywateli Rzeczpospolitej w taki sposób, by nawet nie ośmielili się głośno mówić, jak wygląda rzeczywistość. A rzeczywistość wtedy wyglądała w ten sposób, że Katarzyna nakazała zmianę praw obowiązujących w Rzeczpospolitej i złamanie prawa najważniejszego dla mieszkańców, dla tożsamości mieszkańców Rzeczpospolitej, elit tej Rzeczpospolitej, czyli prawa o panującym charakterze religii rzymskokatolickiej. Przypomnę, że w tym czasie, bo bardzo często o tym zapomina się, kiedy mówi się o tym zagadnieniu, na terenie Rzeczpospolitej mieszkało około 3% ludności prawosławnej. 3%, więc bardzo niewiele. Co się stało z resztą? Wszyscy w ciągu wieku XVII i do właśnie lat 60. wieku XVIII prawosławni stali się unitami. Przyłączyli się do kościoła łacińskiego, w sensie obediencji w stosunku do papieża, do Watykanu, choć w odrębnym rycie. To zjawisko budziło naturalnie niepokój, wrogość ze strony prawosławnych, wciąż jeszcze w części elit Rosji. Mówię wciąż jeszcze, bo znaczna część to byli ludzie o tożsamości niemieckiej wtedy, w połowie wieku XVIII. Rosja miała poczucie, że traci tę potencję, którą może mieć w postaci, nazwijmy to tak, prawosławnej piątej kolumny na obszarze Rzeczpospolitej. A zatem upomnienie się o prawa innowierców, czyli nie unitów, ale właśnie prawosławnych i protestantów, miało być narzędziem do, na nowo, że tak powiem, otwarcia i wzmocnienia kanału wpływów Rosji i dywersji politycznej Rosji i Prus, oczywiście Fryderyka II w Rzeczpospolitej. Ten akt jednakże nie był najważniejszy przez to, że oznaczał, by tak rzec, no, szansę pobudzenia ludności ruskiej przeciwko Rzeczpospolitej, odwołania się do solidarności prawosławnych czy protestantów, ale dlatego, że miał upokorzyć elity szlacheckie Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, że w tym czasie żaden kraj europejski, żaden dokładnie, żaden nie uznawał tolerancji religijnej. W Wielkiej Brytanii prześladowania katolików miały bardziej brutalny charakter niż prześladowania katolików w Rosji. Choć Rosja oczywiście także nie uznawała żadnej innej formuły, jak tylko religii panującej, którą było na jej obszarze prawosławie. Również na terenie Prus obowiązywała jedna religia panująca, był nią oczywiście protestantyzm. I tak było w każdym państwie europejskim, włącznie z Wolną Republiką Genewy, gdzie obowiązywał kalwinizm. Prawda? No, nie było żadnego wolnego kraju wyznaniowo.
Rzeczpospolita miała być krajem pierwszym tolerancji religijnej narzuconej przez Rosję i przez Prusy. Opór, który stawili w tej sprawie przedstawiciele elity szlacheckiej, miał charakter nie wstecznego, ciemnego, jak to często przedstawiano później, także na przykład w PRL-owskich podręcznikach, odruchu niewykształconych, szowinistycznych, tępych, zabobonnych ludzi, którzy tworzyli tę rządzącą warstwę Rzeczpospolitej, ale miał charakter obrony niepodległości, ponieważ rozerwanie więzi Polski z katolicyzmem, osłabienie tej więzi, miało być symbolicznym poniżeniem Rzeczpospolitej. Katarzyna chciała, by takie właśnie poniżenie nastąpiło. Kiedy zorientowała się, że protest części przynajmniej elit szlacheckich jest nieuchronny, zdecydowała się działać jeszcze brutalniej. I tu wracam do owej hipotetycznej analogii z racjonalnością hipotetycznego zamachu w Smoleńsku. Katarzyna przysłała swojego pułkownika Osipa Igelsztrema, który miał jeden rozkaz – porwać senatorów Rzeczpospolitej, którzy stawiają opór prawom, które dyktuje ambasador Rosji, ambasador carycy Nikołaj Repnin. I taki akt nastąpił w środku Warszawy. Przy pomocy 100 czy 120 kozaków Igelsztrem porwał dwóch biskupów, czyli senatorów Rzeczpospolitej, biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka i biskupa kijowskiego Załuskiego. Porwał także hetmana Wacława Rzewuskiego, hetmana polnego koronnego i jego syna, późniejszego niesławnej pamięci także hetmana Seweryna, który był posłem w tym czasie, posłem na Sejm. Katarzyna nie ukrywała tego, że ona to robi, że robią to jej żołnierze. Nie przebierała ich za jakiś, prawda, ufolutków, by tak rzec, tylko chciała, żeby wszyscy w Rzeczpospolitej zobaczyli. Mogę to zrobić, mogę porwać w biały dzień senatorów, najwyższych urzędników Rzeczpospolitej i zabrać ich z Rzeczpospolitej do Kaługi, w głąb Rosji, osadzić ich w więzieniu, a Polska nic nie zrobi. Król nic nie zrobi, Sejm nic nie zrobi, bo co może zrobić, skoro nie ma wojska? I wtedy właśnie na to poniżenie, jakim było porwanie senatorów i próba narzucenia prawa podważającego panujący charakter religii katolickiej, została zawiązana w barze na granicy z Turcją, bo to był przecież, pamiętajmy, czas, kiedy Rzeczpospolita graniczyła z Turcją, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Zawiązała się w lutym 1768 roku Konfederacja. Konfederacja, która bardziej chyba niż jakiekolwiek nie tylko poprzednie, ale także następne powstania zapadła głęboko w pamięć historyczną kolejnych pokoleń. Śmiem twierdzić, że większą na pewno niż powstanie kościuszkowskie, na pewno większą niż powstanie listopadowe, być może dopiero powstanie styczniowe może konkurować pod względem znaczenia w polskiej pamięci z Konfederacją Barską. Jeśli Państwo rozejrzycie się w dorobku literackim, to zobaczycie Państwo, że najwięcej dzieł poświęconych jest, czy wzmianek w rozmaitych dziełach literatury polskiej XIX wieku właśnie Konfederacji Barskiej, nawiązań bardzo różnych, od choćby wspomnienia Cześnika Raptusiewicza w Zemście, który bierze do ręki swoją panią Barską, czyli szablę, którą łupił Moskali w czasie Konfederacji Barskiej, po arcydramaty Juliusza Słowackiego, wspomnianego właśnie księdza Marka, czy Horsztyńskiego. I dopiero potem, no, podobnie bogate żniwo literackie zostawia powstanie styczniowe. Dlaczego? Odpowiedź jest w pewnym sensie łatwa, prosta. Dlatego, że żadne inne powstanie nie miało tak długotrwałego charakteru i nie objęło w takim stopniu całego obszaru
Polski, Polski historycznej, Rzeczpospolitej. Konfederacja Barska trwała 5 lat. Od lutego 1768 roku do samego końca, praktycznie rzecz biorąc, 1772. Ponad 100 tysięcy uczestników przewinęło się przez szeregi barżan. To nie była tylko szlachta. To byli także, choć oczywiście w znacznie mniejszym procencie, to była przede wszystkim szlachta, ale nie tylko. To byli także chłopi, to byli mieszczanie w niemałej ilości. Mogę powiedzieć pół żartem, że z sentymentem wspominam Konfederację Barską, bo to ostatni moment, kiedy Kraków mógł się czymś pochwalić. To rzeczywiście Kraków ze wszystkich miast Rzeczpospolitej zapisał najbardziej bohaterską kartę wtedy, w 1768, a w szczególności 71 i 2 roku. Ale także właśnie mieszczanie, a nawet kozacy w części służyli Konfederacji Barskiej. Między innymi jeden z wielkich bohaterów tej Konfederacji, Sawa Caliński, opiewany w licznych pieśniach. Obok naturalnie Kazimierza Puławskiego, Józefa Puławskiego, jego ojca, tych najbardziej znanych bohaterów Konfederacji. A więc 5 lat objęcie całego obszaru Rzeczpospolitej swoimi działaniami to najprostsze wytłumaczenie zapadnięcia w pamięć tego ruchu oporu przeciwko zniewoleniu. Ale także swoisty patos tej walki, walki beznadziejnej, bo przecież Rosja znów użyła swoich sił, choć nie mogła użyć wszystkich sił, ponieważ Turcja wypowiedziała wtedy wojnę Rosji w obronie Rzeczpospolitej, czując się sama zagrożona coraz bardziej imperialną potęgą rosyjską. Turcja zrozumiała wspólnotę losu swoją i Rzeczpospolitej w obliczu tego zagrożenia, a więc Rosja musiała dużą część rzucić przeciwko Turcji swoich sił, ale jednak ta przewaga była wciąż miażdżąca. I w tym sensie i to powstanie, tak jak poprzednie i jak kolejne, będzie powstaniem, które nie mogło niestety wygrać. Czy w takim razie było absurdem, było klęską tylko, która ściągnęła na kraj pierwszy rozbiór, bo bardzo często w takiej perspektywie widzi się Konfederację Barską. Jako jej konsekwencje widzi się pierwszy rozbiór. Zawarty układ w tej sprawie został w trakcie jeszcze trwania Konfederacji Barskiej w 1772 roku. Pamiętajmy jednakże, że decyzja o rozbiorze została przygotowana znacznie wcześniej. Była przygotowywana staranną dyplomacją Fryderyka II, który był najbardziej rozbiorem zainteresowany i zabiegał od lat o to w Petersburgu przez swojego brata Henryka, między innymi jako osobistego wysłannika do Katarzyny. I była przygotowywana także przez wpływowe lobby, nazwijmy to tak, wojskowo-urzędnicze w Petersburgu, które chciało po prostu przejęcia bezpośredniego terytorium Rzeczpospolitej, wcielenia do Rosji, bo tylko tak mogli ci chciwi urzędnicy cesarzowej Katarzyny uzyskać nadania ziemskie. Rzeczpospolitej nie mogli uzyskać majątków od Katarzyny. Jeszcze tak ta zależność nie wyglądała. Natomiast to, dlaczego było alternatywą dokonanie rozbioru, to nie była niepodległa Polska. To była Polska w całości pod kontrolą Rosji. To była alternatywa, jaką rozpatrywała Katarzyna. Czy całą Polskę trzymać pod swoją kontrolą, czy podzielić się nią? Wobec Konfederacji Barskiej zdecydowała się nią podzielić z Prusami i z Austrią. Jednakże nie o genezie pierwszego rozbioru chcę tutaj mówić, tylko o znaczeniu polskiej walki o niepodległość, kolejnych podejmowanych w tej sprawie prób. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany historią pierwszego rozbioru, to istnieje jedyna do tej pory wspaniała monografia Władysława Konopczyńskiego. Niestety muszę znowu wykonać krótką autoreklamę, wydana wyłącznie w wydawnictwie Arkana, 67 lat po napisaniu tej książki przez Konopczyńskiego. Przez tyle lat jakoś była ona niecenzuralna. Lub nie budziła zainteresowania.
W każdym razie wracając do głównego wątku, jakim jest sama ocena tej decyzji walki o niepodległość, pozwolę sobie przytoczyć fragment rozkazu odczytanego przez Józefa Puławskiego, ojca Kazimierza, jednego z głównych dowódców, czy po prostu głównego dowódcę wojskowego konfederackich sił, odezwę przed bitwą. Ona bowiem wyraża może lepiej niż jakiekolwiek słowa historyka patos tamtego momentu. Cytuję. Oto dzień, w którym zwyciężać mamy lub umrzeć. Tu czas wymierzy nam szczęście lub nieszczęście. Oto my, co święte zamysły, bo sami najlepiej chęci nasze znamy, nieinteresowne, a samym tylko prawidłem Boga i Ojczyzny miarkowane, przedsięwzięliśmy teraz za zbójce, łotry, buntowniki, złoczyńce, zgoła za ludzi na wszystkie występki wyuzdanych, bez sądu osądzeni, bez władzy potępieni jesteśmy. Tu przerwę ten cytat, żeby przypomnieć Państwu stan rzeczy wtedy. Konfederaci byli buntownikami przeciwko legalnej władzy Rzeczpospolitej, przeciwko królowi, który całkowicie podporządkował się w tej tragicznej chwili Rosji. Znów, troszkę tak jak dzisiaj, ci, którzy upominają się, oczywiście w innych warunkach, nie można tego całkiem porównywać, a jednak trudno się od tych porównań opędzić. Ci, którzy upominają się o prawdę w dochodzeniu smoleńskim, są traktowani jak niemal buntownicy przeciwko władzy państwowej, przeciwko interesowi racji stanu, którą reprezentuje prezydent, premier, te demokratycznie wybrane ciała przedstawicielskie Rzeczpospolitej. Wracam do cytatu. Dlaczego obierajmy albo haniebną, okrutną tych czasów nagrodę cnoty, śmierć przez kata, albo przez rycerską na placu dzielność? Jużeśmy dość pod uciążliwym nieprzyjaciela jarzmem jęczeli. Czas, by sromotę z imienia naszego zetrzeć plamę, sromoty z imienia naszego zetrzeć plamę, a cudzym narodom okazać, żeśmy Polacy. My giniemy, ojczyzna żyje. My żyjemy, ojczyzna ginie. Żyjemy w ojczyźnie, niech też ojczyzna żyje przez nas, ponieważ jej całość teraz na gardłach naszych i krwi naszej zależy. Ale dałby Bóg nieszczęściem naszym kupić ojczyźnie szczęście jej. Idźmy naprzeciw widocznej śmierci, straciliśmy wszystko dla Boga, ojczyzny, straćmy i życie, które nam zostaje. Niech o tym wie daleka potomność, że jeżeli ojczyzny bronić nie umieliśmy, tedy umrzeć za nią umieliśmy. Wy zaś, którzy zdrowie wasze nad wiarę i wolność szacujecie, kiedy pewnie sił waszych pomocą utrzymać życia naszego nie chcecie, chciejcież pierzchliwą ucieczką niestrasznej nam przyspieszyć śmierci. Te słowa są bardzo dramatyczne nie dlatego, że zostały tak napisane, ale dlatego, że zaświadczyło o nich życie. To znaczy ci ludzie, którzy słuchali tych słów, rzeczywiście swoje życie położyli na szali, wiedząc, że nie mają szans na wygraną. Czy w takim razie ta decyzja, że bardzo często ta sytuacja była jednoznaczna, nie da się wygrać. No, liczenie na zwycięstwo graniczyło z cudem, na pomoc Francji, na zwycięstwo Turcji nad Rosją, bo to były rachuby polityczne wtedy. Francja rzeczywiście przysłała specjalistów wojskowych na czele z generałem Dumouriezem, później wsławionym w czasie już rewolucji francuskiej, w pierwszej jej fazie. Ale na żadną wojnę przeciwko Rosji nie mogła się zdecydować. Wracając w każdym razie do tej sytuacji, możemy zadać sobie to pytanie, które potem tyle razy będzie wracało. Czy ma sens takie dawanie świadectwa w sytuacji beznadziejnej? Czy nie lepiej siedzieć spokojnie, przeczekać? I wtedy przychodzi mi na myśl takie porównanie, bardzo brutalne porównanie, którego ktoś kiedyś użył w polemice dotyczącej Powstania Warszawskiego, bo przecież to jest znów ta sama sytuacja, Powstanie Warszawskie. No po co to powstanie było? Bardzo często rozpaczamy, zwłaszcza warszawiacy mają prawo do takich rozważań.
Ale kiedy spytamy powstańców, to ogromna większość z nich nie ma wątpliwości, że powstanie było potrzebne. Porównanie brutalne, o którym mówię, zestawia sytuację Polski, Warszawy w tym momencie, z sytuacją gwałconej kobiety. Czy gwałcona kobieta ma biernie poddawać się gwałtowi, czy powinna choćby odruchowo bronić się, dać wyraz swojemu sprzeciwowi? Trudno odmówić racji, a w każdym razie zasadności, odruchowi obrony, beznadziejnej, rozpaczliwej, ale świadczącej o próbie ratowania godności w sytuacji, kiedy człowiek czy wspólnota jest tej godności pozbawiona. To była właśnie sytuacja z 1768 roku, sytuacja potem często się powtarzająca. Czy ta próba poszła na marne? Od 6 do 20 tysięcy, bo nie mamy dokładnych danych, to jest szacunek, co najmniej 6 tysięcy, co najwyżej 20 tysięcy konfederatów zostało wywiezionych, a raczej pomaszerowało pieszo na Syberię, bo szło się pieszo. Kilkanaście tysięcy zginęło w walce. Rzeczpospolita rzeczywiście została rozebrana. Częściowo. Ale to świadectwo dane w Konfederacji Barskiej miało ogromne znaczenie. Jakie? To znów pozwolę sobie wykorzystać cytat z książki wspomnianego przeze mnie Władysława Konopczyńskiego, z innej jego książki, najważniejszej monografii poświęconej właśnie Konfederacji Barskiej. Pisał on tak. Ów przeciętny Horsztyński, tutaj używa nazwiska z dramatu słowackiego, ruszał w pole nie wiedząc dobrze, o co ma walczyć, aby w oczyszczającym chrzcie krwi dowiedzieć się w obliczu śmierci, że cierpi i ginie nie za liberum veto, ani za prawo uciskania chłopów czy różnowierców, lecz za całość i niepodległość ojczyzny. Przez taki ogień wtajemniczenia przeszły kolejno różne sfery i okolice Polski. Właśnie to miało znaczenie, że Konfederacja przeszła przez całą Polskę. Poznańskie, Małopolskie, Mazowsze, Litwę, Ukrainę. Wszędzie była Konfederacja Barska. Jak Państwo rozejrzycie się, choć bardzo trudno je znaleźć, są takie upadające najczęściej lub znikające z powierzchni ziemi cmentarzyki powstańców barskich we wsiach w każdym regionie Polski. Naturalnie w miastach ich nie ma. Otóż przez taki ogień wtajemniczenia przeszły kolejno różne sfery i okolice Polski, i na pewno nie tylko Polski szlacheckiej, a przetrawiły się w nim tym mocniej, że zbrojny opór trwał wtedy nie parę miesięcy, jak w roku 1792, ale 50 parę miesięcy. Stanął i stężał w duszach ów mur nieprzebyty od strony najgroźniejszego rosyjskiego zalewu i odgrodzona nim Polska, mimo klęski wielokrotnego rozbioru, przebudzona, odmłodzona, zahartowana, jak to przepowiedział Rosjanom kanclerz Czartoryski, książę August Czartoryski, można powiedzieć lider najważniejszej grupy magnackiej w Rzeczpospolitej, zorientowanej reformatorsko, nie dał się przekonać wtedy, to dodam, żeby to wyjaśnić. Może to być dla Państwa interesujące jako geneza pewnego utworu, pewnego tytułu, który na pewno Państwo znacie. Nie dał się ambasadorowi rosyjskiemu przekonać do tego, by wystąpić przeciwko Konfederacji. Choć był traktowany jako sojusznik Rosji, by tak rzec w Polsce, Czartoryski uznał, że w tym momencie, w momencie walki, nie może stanąć po stronie Rosji przeciwko własnemu narodowi. I powiedział wtedy ambasadorowi Worącowowi, że Polska i tak pozostanie Polską. Słowa, żeby Polska były Polską, pochodzą stąd właśnie. To książę August Czartoryski w roku 1769 na namowy rosyjskiego ambasadora, by wystąpić przeciwko Polsce, użył pierwszy raz tego określenia, tej pewności, że Polska i tak pozostanie Polską. Ale to wymagało dania świadectwa innego jeszcze od tego, jakie dał sam stary książę Czartoryski. Tego świadectwa, które dawały setki tysięcy, czy dziesiątki tysięcy w każdym razie uczestników Konfederacji Barskiej. Gdyby tylko na tym świadectwie się skończyło, to moglibyśmy powiedzieć, rzeczywiście głupio zginęli na marne. Ale wartość ich świadectwa polegała na tym, że po rozbiorze
przyszło bardzo szybko otrzeźwienie i oczyszczenie w takim zakresie, w jakim było to możliwe. Było to poczucie, że wobec tego świadectwa woli niepodległości nie można pozostać obojętnym. Trzeba reformować kraj, trzeba umocnić to, co zostało, by uratować Polskę przed jej zniszczeniem. I tak właśnie zaczyna się wiekopomne dzieło reform Komisji Edukacji Narodowej, która powstała przecież na tym samym Sejmie, który zatwierdził rozbiór. Tak zaczyna się intensywna praca intelektualna, która prowadzi do wielkiego dzieła Konstytucji Majowej. I tu wspomnę drugą książkę, bo powiedziałem, że dwie książki ukażą się w najbliższym czasie. Ponad 1100-stronicowa, ogromna monografia historyka angielskiego, który wniknął tak głęboko w sprawy polskie, Richarda Batterwicka, poświęcona właśnie Sejmowi czteroletniemu. Być może najważniejszemu i najwspanialszemu okresowi w historii polskiego sejmowania. Choć pełnemu kart także smutnych i ponurych, bo zdrajcy byli przecież i na tamtym Sejmie. Zdrajcy i głupcy. Ale ta wola reformowania, odnowienia rzeczy polskich bez utraty ich charakteru, to jest ważne. To nie był triumf ślepego oświecenia, które chciało zniszczyć wszystko, co stare. To był triumf roztropnej reformy. Został bardzo wnikliwie przedstawiony właśnie w tej książce, która ukaże się za miesiąc mniej więcej pod tytułem Rewolucja Polska i Kościół Polski na Sejmie Czteroletnim. Otóż to właśnie impuls jakiegoś zobowiązania tą ofiarą Konfederacji Barskiej. Impuls, który miał charakter przypomnienia, tak, niepodległość jest najważniejsza, trzeba teraz mądrze przygotować się do obrony tej niepodległości, sprawił, że to dzieło zostało także w takiej wersji, nazwijmy to, bardzo praktycznej, związanej z prawodawstwem, ze zmianami administracyjnymi, a przede wszystkim ze zmianą oświaty, systemu oświaty i postawieniem jej na najwyższym w całym regionie Europy poziomie, że ten wysiłek został podjęty. I to sprawiło, że kiedy Polska po raz drugi musiała zmierzyć się z podobnym wyzwaniem jak w 1767 roku, kiedy Katarzyna najechała na zreformowaną już Rzeczpospolitą w 1792, to już była inna Polska. Ona nie mogła się obronić, bo aukcja wojska do faktycznie 50 tysięcy nie mogła sprostać już połączonym siłom Rosji i Prus. Ale elity polskie zostały przygotowane do zmierzenia się z sytuacją, w której przewaga siły będzie po stronie przeciwnika, ale przewaga racji będzie mogła być broniona nie tylko gołą szablą, ale także racjami przedstawianymi Europie i racjami przedstawianymi własnymi społeczeństwu w sposób coraz bardziej skuteczny, racjami drogą oświaty, edukacji szerzonymi. Przypomnę, że w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, mam tutaj na myśli szkoły średnie i dwie wyższe, bo tyle ich było, znaczy Szkoła Główna Krakowska i Wileńska, zostało wykształconych w ciągu 20 lat blisko 100 tysięcy osób. To ogromna masa ludzi o wysokim wykształceniu, można tak powiedzieć wysokim, bo to była nauka kilku języków, nauka matematyki, oczywiście nauka przedmiotów związanych z historią ojczystą. Prawie 1700 szkół podstawowych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Oczywiście nie obejmujących swoją siatką całej przestrzeni Rzeczpospolitej, ale i tak nieporównanie gęstszą niż u wschodnich i południowych sąsiadów. Te 100 tysięcy ludzi wykształconych, a także 200 tysięcy abonentów czasopism, bo tylu było abonentów na początku lat 90. w Rzeczpospolitej. 200 tysięcy, to znaczy, a rozchodziły się czasopisma w nakładzie 600 tysięcy egzemplarzy. Najrozmaitsze czasopisma, czasopisemka, co oznaczało, że docierają do co 20 mieszkańca Rzeczpospolitej. To był procent zdecydowanie wyższy niż w jakimkolwiek innym kraju Europy Środkowej i Wschodniej, a gęstość debaty politycznej czasu Sejmu Wielkiego była podobna do tej, jaką toczono we Francji w czasie rewolucji francuskiej.
Polska była dojrzałym, nowoczesnym, tak jak tylko mógł być nowoczesny naród końca XVIII wieku. To miało ogromne znaczenie. Polska została zabita w sensie politycznym, państwowym w momencie, kiedy osiągnęła dojrzałość narodową. To zwiększało tę tragedię, zwiększało poczucie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli językiem psychologów, traumy, urazu, rzeczywiście straszliwej, o tym jeszcze za chwilkę powiem, ale jednocześnie tworzyło z Polski wspólnotę, której brak państwa nie mógł zabić. Wspólnotę, która mogła przetrwać następnych 123 lata. Ta wspólnota zyskała oparcie nie tylko w czynie bojowym, znów powtórzonym w 1792 roku w walce regularnej wojnie między Rosją, która wtargnęła siłami trzech korpusów tym razem, i nową, już zorganizowaną na prędce armią polską pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego. Wojną ważną dlatego, że z niej pochodzi nasz krzyż Virtuti Militari, wtedy właśnie ustanowiony po pierwszej zwycięskiej bitwie stoczonej przez Wojsko Polskie samodzielnie od czasu zwycięstw Jana III Sobieskiego. To była bitwa pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 roku. Wtedy król Stanisław August Poniatowski, stryj księcia Józefa, nadał 15 pierwszych odznaczeń Virtuti Militari. Ta walka i późniejsza walka o dwa lata, powstanie kościuszkowskie, miały znaczenie nie tylko jako świadectwo analogiczne do tych, o jakich mówiłem wcześniej, do Konfederacji Dzikowskiej czy Barskiej, tej woli położenia własnego życia na szali zmagań o polską wolność, polską niepodległość. Ale miała także znaczenie potwierdzające pewną zasadę, którą myśl polityczna polska wtedy właśnie sformułowała, albo raczej przypomniała. Myśl o prawie narodów do niepodległości. Nam wydaje się to prawo, no może dzisiaj już mniej oczywiste niż było jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż jakby rozumiemy to jako rzecz naturalną, choć kwestionowaną przez siły polityczne współczesnego świata. Ale w wieku XVIII nikt nie rozumował tymi kategoriami. Nie traktowano narodów jako bytów, nazwijmy to tak, realnych, zasługujących na potraktowanie ich poważnie. Istniały państwa dynastyczne o charakterze imperiów albo o charakterze małych państwek dynastycznych, dzielących przestrzeń zamieszkałą przez poszczególne narody na drobne kawałeczki. Jednakże narody nie powstały dopiero w wieku XVIII czy w wieku XIX, jak chcą niektórzy, ale część narodów istnieje od średniowiecza. Niektóre od starożytności, jak naród żydowski i naród ormiański. Ale większość głównych narodów europejskich ma swoje dziedzictwo jeszcze w czasach średniowiecza. I wtedy właśnie, w okresie późnego średniowiecza, pierwszy raz zasadę prawa narodów do wolności, do niepodległości, można by tak powiedzieć nawet, sformułowała szkoła krakowska, prawnicza, na czele ze Stanisławem ze Skarbimierza i Pawłem Włodkowicem, którzy przedstawili tę zasadę, najpierw Stanisław ze Skarbimierza w kazaniach swoich wygłaszanych w Krakowie, a potem Paweł Włodkowic przedstawił w osobnym traktacie o władzy papieża i cesarza nad niewiernymi, przedstawionym na soborze w Konstancji. Ta zasada, że narody mają prawo do życia niezależnie od władzy cesarskiej czy papieskiej nawet, została wysunięta w sytuacji zagrożenia Polski, polskiego narodu, przez roszczenia krzyżaków do nawracania Polaków jako sojuszników pogan, czyli Litwinów, a przede wszystkim samych Litwinów, by pozbawić ich niepodległości pod hasłem szerzenia chrześcijaństwa. W wieku XVIII
nastąpił powrót do tej idei w sytuacji jeszcze bardziej dramatycznego zagrożenia niepodległości narodowej. Pierwszy wrócił do tej idei ksiądz Wincenty Skrzetuski, inny bardzo oświecony w dobrym tego słowa znaczeniu PR, który w swoim traktacie opublikowanym w Wilnie w 1773 roku, a więc rok po rozbiorze pierwszym, użył argumentów, które są powodem do dumy dla myśli polskiej, byłyby powodem do dumy, gdyby ktokolwiek o nich uczył w szkołach, gdyby o nich mówiono codziennie, przypominano w polityce historycznej państwowej. Niestety nie są przypominane. Ksiądz Wincenty Skrzetuski pisał wtedy tak: podbijanie dzikich narodów dla onych polerowania jest pozór równie niesprawiedliwy jak śmieszny. Odnosił się do całej polityki kolonialnej, która wtedy się zaczynała. Nie ma usprawiedliwienia dla kolonializmu, mówił ksiądz z Wilna. Do kolonializmu, który był wtedy przez wszystkich uznawany we Francji, w Hiszpanii, w Anglii, w Holandii, w tych najbardziej zaawansowanych cywilizacyjnie krajach Europy. I ksiądz Skrzetuski pisał dalej tak: każdy naród sam dla siebie powinien być sędzią. Nie może mu obcy naród przepisywać reguł, głośno rozkazywać bez naruszenia independencji, właśnie owej niepodległości, wszystkim krajom zarówno służącej wedle nieodmiennych praw natury. A więc niepodległość jest prawem natury, głosił. Niepodległość narodów jest prawem natury, głosił ksiądz Skrzetuski. Po nim podjęli tę myśl, tę piękną myśl w okresie Sejmu Wielkiego i w tym najbardziej gorącym okresie lat 1791-92 inni myśliciele. I znów przytoczę te piękne słowa, te nazwiska, bo warto o nich przypominać. Niestety, jak mówię, nie przypomina się o nich. A one pokazują uniwersalne znaczenie polskiej walki o niepodległość. Nieograniczone tylko do tego, co się nazywa polskim zaściankiem. Adam Wawrzyniec Rzewuski, który był bratankiem wspomnianego hetmana Wacława Rzewuskiego i kuzynem niesławnego hetmana Seweryna Rzewuskiego, w swoich uwagach o rządzie republikańskim wydanych w 1791 roku określił to samo co Skrzetuski jeszcze piękniej. Co człowiek człowiekowi, obywatel obywatelowi, to samo naród winien narodowi. Zaś Hieronim Strojnowski, także ksiądz prawnik, w nauce prawa przyrodzonego sformułował cztery zasady: nie naruszać własności i wolności innych narodów, nie używać przemocy przeciw innym narodom, zachować wierność i rzetelność w obopólnych zgodach, nie uchylać obrony i pomocy narodom w potrzebie pozostającym. To czwarte zwłaszcza prawo, nie uchylać obrony i pomocy narodom w potrzebie pozostającym, pozostanie wytyczną polskiej myśli niepodległościowej i wolnościowej na następne wieki. To jest to hasło, które później Joachim Lelewel przeformułuje w czasie powstania listopadowego w bardziej znaną nam formułę: za wolność naszą i waszą. Adam Mickiewicz dwa lata później odwróci tę kolejność i formuła ta przyjmie postać: za wolność waszą i naszą. Ta formuła, w imię której znajdujemy Lecha Kaczyńskiego na trybunie w Tbilisi w momencie, kiedy czołgi rosyjskie zmierzały ku stolicy Gruzji. I w tylu setkach innych przykładów walki za wolność naszą i waszą przez tych 200 lat, jakie upłynęły między słowami księdza Strojnowskiego a prezydenturą Lecha Kaczyńskiego. I tych oczywiście przykładów mógłbym tutaj przytoczyć więcej, chcę tylko wskazać, jak wiele głębokich, uniwersalnych lekcji kryje się w tym tak często wyśmiewanym, tak często wyszydzanym zjawisku polskiej, desperackiej walki o wolność w czasach, kiedy ta wolność była Polsce wydzierana. Jak wiele inspiracji można by znaleźć, odkopując na nowo te źródła polskiej refleksji politycznej, jak warto byłoby je przypominać także współczesnej Europie. Ponieważ chciałbym zostawić jakiś czas na dyskusję, będę zmierzał już ku
ku podsumowaniu tej części oczywiście, bo jak Państwo być może widzieliście w programie naszych spotkań, będzie jeszcze kolejne, drugie spotkanie poświęcone wiekowi niewoli, okresowi zaboru. Ten wiek zaczął się, jak już wspomniałem na wstępie tego wykładu, formalnie wraz z wymazaniem Rzeczpospolitej z mapy. Ostatecznie nastąpiło to w styczniu 1797 roku. Wtedy dopiero została podpisana ostateczna konwencja rozbiorowa w Petersburgu, której jeden z punktów głosił, że imię Królestwa Polskiego nie zostanie nigdy przywrócone. Determinacja trzech imperiów, które zlikwidowały Rzeczpospolitą, była wielka. I rozpacz, poczucie tragedii obywateli Rzeczpospolitej było równie wielkie. W tym czasie wielu z nich desperowało o przyszłości Rzeczpospolitej. Ten szok zniknięcia wielkiego państwa był tak duży, że Tadeusz Czacki, tak zasłużony w szerzeniu nowoczesnej edukacji patriotycznej, uznawał, że Polska na zawsze została wymazana z listy narodów. Także Hugo Kołłątaj uznawał, postać bardziej kontrowersyjna, ale na pewno ważna w tej polskiej walce o niepodległość końca XVIII wieku, że naród zginął, a jego imię będzie wymazane z księgi czasów, tak jak Chaldejczyków, Greków i Rzymian. Inni szukali pociechy w tym, że naród zginął, ale jego kultura może przetrwać, jak to Franciszek Ksawery Dmochowski, tłumacz Iliady na polski, głosił: Grecy zginęli, ale Homer żyje, prawda? Więc nasza literatura będzie o nas świadectwem. Niektórzy bardziej cynicznie, jak Szczęsny Potocki, pisali wtedy, konkretnie Potocki do Seweryna Rzewuskiego: każdy z przyszłych Polaków ojczyznę sobie obrać powinien. Ja jestem już Rosjaninem na zawsze. Także niektórzy biskupi, jak biskup Piński Kasper Cieciszowski, nakazywali modły miłości do nowej ojczyzny, prawda, czyli w tym przypadku do Rosji. Ale był to wynik właśnie często tego szoku. No jak to, rozpadło się państwo, koniec nadziei, prawda? Walczyliśmy, przegraliśmy. I wtedy właśnie okazało się, że było tak, jak głosiła pieśń Juliusza Słowackiego, którą przypomniałem na wstępie. Bóg nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wtedy w tym najczarniejszym momencie, gdzieś w dalekich Włoszech, zabrzmiała piosenka, która głosiła, że jeszcze Polska nie zginęła. A jeszcze kilka miesięcy później w Nowogródku urodził się mały Adam Mickiewicz, którego literacki geniusz sprawił, że Polska, tak jak geniusz innych twórców, którzy poszli za nim, sprawił, że Polska zyskała potęgę słowa, która umacniała jej trwanie przez cały wiek niewoli. O tym, jak specyficzna była to epoka, będziemy mówili na raz następny. Tu dodam tylko, żeby zakończyć takim może nieoczekiwanym akcentem, że przecież z tego szoku wychodzili Polacy szybko ze względu na niezwykle dynamiczną sytuację, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, międzynarodową. Od razu w 1798 roku rozpoczęła się pierwsza konspiracja prowadzona przez dominikanina z Wilna, ojca Ciecierskiego. Była także próba partyzanckiej walki prowadzonej z Bukowiny, czyli z terenów podległych Turcji, przeprowadzenia jej pod wodzą Joachima Deniski na tereny dawniej Rzeczpospolitej. Ale przede wszystkim były legiony właśnie, były legiony Dąbrowskiego, była zmiana na mapach Europy wprowadzana przez kolejne ofensywy Napoleona. I wkrótce powstała namiastka państwa polskiego, Księstwo Warszawskie. Niedawno warszawski historyk Jarosław Czubaty wydał znakomitą pracę, monografię Księstwa Warszawskiego, warto do niej sięgnąć. Potem
po klęsce Napoleona jednak imię Polski zostaje przywrócone. Nie tylko nie zostało wymazane, ale zostało przywrócone, przynajmniej jako imię. Na Kongresie Wiedeńskim zostaje ustanowione Królestwo Polskie w kadłubowym kształcie, ale jednak wraca na mapę. I mieszkańcy tego regionu, 130 mniej więcej tysięcy kilometrów kwadratowych, mieli wszelkie instytucje polskie, także częściową autonomię językową. Kongres Wiedeński gwarantował przecież mieszkańcom Galicji i księstwa poznańskiego, czyli części zaboru pruskiego i zaboru austriackiego. Również na terenie Litwy funkcjonowały wciąż instytucje autonomiczne. Wszystkie one były wynikiem tego zrywu, niepogodzenia się ze zniewoleniem i świadectw w walce o wolność składanych od 1733 roku, kontynuowanych także po upadku Rzeczpospolitej. Wszystkie były skutkiem tego właśnie nieugiętego ducha w walce o wolność, ale wszystkie były niewystarczające. To nie była pełna wolność, było jej złudzenie. To złudzenie, które oddaje najlepiej, i na tym zakończę, specyficzna ewolucja twórcza młodziutkiego Adama Mickiewicza. Pierwsze jego dzieła to są dzieła pisane przez człowieka, który czuje się właściwie wolny, rozpatruje zagadnienia cywilizacyjne. Zima w mieście, to pierwszy poemat Mickiewicza, żartobliwy. I także żartobliwy, ale bardzo ważny z punktu widzenia cywilizacyjnego, poemat Kartofla. Bo być może najważniejszą rewolucją, jaka dokonała się w wieku XIX w Polsce i w Europie, była rewolucja kartoflana, która pozwoliła po prostu przebić tą maltuzjańską ścianę demograficznego rozwoju. Było czym wyżywić gwałtownie wzrastającą ludność. I to warto sobie także uświadomić. To sprawiło, że na terenie, który zajmowała Rzeczpospolita w granicach przedrozbiorowych, w końcu XVIII wieku mieszkało mniej więcej 15 milionów ludzi. A gdyby Rzeczpospolita przetrwała w niezmienionym kształcie terytorialnym, to w 1914 roku zamieszkiwałoby jej obszar 52 milionów ludzi. Bo tyle mieszkało po prostu na tych obszarach. Ale od tej tematyki właśnie takiej cywilizacyjnej, ekonomicznej, nawet moglibyśmy pół żartem powiedzieć, Mickiewicz szybko przechodzi do tematyki wolnościowej, bo rozumie razem ze pokoleniem swoich współstudentów z Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie uczono po polsku przecież jeszcze wtedy, że ta wolność im darowana w Cesarstwie Rosyjskim jest wolnością częściową, pozorną, że Polska nie jest wolna, że niepodległość nie jest uzyskana. I podjęli pałeczkę w tej sztafecie walki o pełną wolność, pełną niepodległość, niepodległość i wolność waszą i naszą. Dziękuję. Jeden z publicystów, którego bardzo cenię, polonista zresztą, kolega Krzysztof Braun, użył takiego sformułowania, że Rosja, jakby się nie nazywała, czy to Imperium Rosyjskie Carstwo, czy Sojusz Sowiecki, stosuje stałe warianty gry, samodzielnie lub w porozumieniu z Prusami, z Niemcami, też jakbyśmy to nie nazwali, Rzesza, czy Prusy, czy w tej chwili niemiecka demokracja. I te warianty są dla nas śmiertelnie groźne. One się bez przerwy powtarzają. Teraz jak pan profesor nam uświadomił, że to się działo już od początku XVIII wieku, kiedy przyglądaliśmy się, jak padł jeden niepodległościowy rząd Olszewskiego, któremu dano tylko pół roku, a potem rząd Jarosława Kaczyńskiego. A kiedy okazało się, że profesor Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej, jedyny, który nie był agentem po wojnie, realizuje jakąś politykę polską, też okazało się, że można się krótko go wkrótce pozbyć. Do czego zmierza? Czy pan profesor widzi ten sojusz niemiecko-rosyjski, który się w tej chwili zawiązał, że ten sojusz może być dla nas śmiertelnie groźny? Aha, i że ta piąta kolumna zawsze jest w Polsce. Ta banda zdrajców ciągle, głupców zdrajców, pożytecznych idiotów, oni ciągle są. A teraz wraz z rodzinami w czwartym pokoleniu to już jest potężna siła, która się jeszcze uwłaszczyła. No bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No, z tym ostatnim stwierdzeniem mogę się tylko zgodzić. Niestety nie spodziewałem się, że tak duża jest skala tego zjawiska. Jak mogłem się o tym przekonać, nie tylko ja, ale zapewne wszyscy Państwo w ciągu ostatnich 3 lat. To znaczy, jak potężne jest lobby, jak się to dzisiaj mówi,
współcześnie nie tylko proeuropejskie, co można na rozmaite sposoby usprawiedliwiać, ale prorosyjskie. Prorosyjskie nastawione na podporządkowanie Polski Rosji, dzisiejszej Rosji. Tego się nie spodziewałem. Już nie działa. Nie. A może ja coś tutaj przycisnę? O, nie, to tylko mój błąd, przepraszam. Natomiast co do pani pytania, to powiedziałbym tak, że Rosja sama nigdy nie jest dla Polski wystarczająco niebezpieczna, byśmy się jej musieli bać. Rosja jest dla nas niebezpieczna wtedy, kiedy współpracuje skutecznie z Niemcami. Wtedy sytuacja jest dla Polski trudna, choć nigdy nie jest beznadziejna. I nie jest też tak, że zawsze musimy się bać Rosji, czy zawsze musimy się bać Niemiec, bo i w Rosji, i w Niemczech są siły polityczne, które nie są zainteresowane likwidacją Polski, tylko są zainteresowane innym rozwojem dla swoich krajów. I także uważam, że trzeba bardzo istotnie rozróżnić między dzisiejszymi Niemcami i dzisiejszą Rosją. Niemcy są krajem demokratycznym, który realizuje przez bardzo sprawne państwo, bardzo skuteczny rząd, przez sprawne instytucje. Znakomicie to opisuje najnowsza książka profesora Krasnodębskiego. Też polecam do lektury, tym bardziej mogę z czystym to sumieniem uczynić, że to nie Arkana wydały. Otóż Niemcy realizują własny interes państwowy, ale nie ma, powiedziałbym, jak to w kraju demokratycznym, pełnej zgody co do kształtu tego interesu. Ci, którzy zarabiają na układach z Rosją, jednocześnie wyobcowują, alienują, przeciwstawiają tych, którzy nie zarabiają. Nie wszyscy w Niemczech zarabiają na dobrych stosunkach z Gazpromem. Są inni, którzy nie zostali do tych kontraktów dopuszczeni. Są także w Niemczech wpływowe siły, które nie lubią, nazwijmy to tak najprościej, współpracy z reżimem autorytarnym, likwidującym w sposób brutalny wolności obywatelskie i, co także bardzo ważne, niszczącym wolność mediów, przynajmniej na poziomie tych największych mediów elektronicznych. I to stanowi dla nas zawsze bardzo ważny element nie tyle ślepej nadziei, ile element, który można wykorzystać także dojrzale, świadomie, spokojnie prowadzonej polityce państwa polskiego. Wyszukać partnerów dla nas także wśród naszych sąsiadów, by przeciwstawić się przeważających, w tej chwili na pewno przeważających w Niemczech, zwolenników układów geoekonomicznych z Rosją. Z Rosją jest inaczej, w tym sensie, że Rosja jest o wiele bardziej niebezpieczna dla nas. To może truizm, ale jednak trzeba go powtórzyć. Niebezpieczna dlatego, że rządzona przez elitę polityczną, nazwijmy to tak, o charakterze zupełnie wyjątkowym, bo to nie jest demokratycznie wybrana elita normalna, tylko to jest elita składająca się w 70% z funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Z ludzi, którzy zostali wyszkoleni w tym, jak zabijać przeciwników lub jak ich oszukiwać. Takiej drugiej elity nie ma w żadnym innym kraju świata. No, jeśli się o tym nie mówi, jeśli się tego sobie nie uświadamia, to po prostu się mistyfikuje stosunki z Rosją. To nie jest kraj jak każdy inny, ze względu na charakter władzy, która jest w nim sprawowana. Ale ta władza, jak widzimy, też nie jest bezpieczna wewnątrz. Jest kontestowana. Są podziały w tej elicie. Niektórzy już zazdroszczą Władimirowi Putinowi nagromadzonego majątku. Niektórzy rzucają mu rękawice, jak miliarder Prochorów. I także nie podoba się ta władza niemałej części zwykłych Rosjan, którzy woleliby bardziej przejrzyste reguły gry, woleliby także mieć więcej do powiedzenia na temat przyszłości swojego kraju, niż występować w cyrku medialno-politycznym nazywanym dla niepoznaki wyborami. I to także jest powód dla rozważenia sensownej polityki wobec takiej Rosji. Nie strachu przed nią, tylko rozważenia. Jak można wobec takiego państwa prowadzić politykę? Natomiast sytuacja zgody i podporządkowania tej logice układu Moskwa-Berlin, której Polska nie ma dla siebie żadnego innego miejsca, jak tylko miejsce korytarza, przez który
z Berlina do Moskwy lub z Moskwa do Berlina przepływa strumień interesów, no niestety jest polityką na pewno złą, na pewno szkodliwą, niewłaściwą. Proszę bardzo. Chciałem się cofnąć jeszcze do... Ale do czasów Jana Sobieskiego i Wiktorii Wiedeńskiej. Jest to oczywiście, Wiktoria Wiedeńska była wielkim triumfem oręża polskiego, ale jest też traktowana powszechnie chyba jako sukces polityczny. No, ja chciałem postawić takie pytanie, czy rzeczywiście, bo była to moim zdaniem wzmocnienie tego układu niemiecko-rosyjskiego. Obroniliśmy tak naprawdę, nie wiem czy Europę, ale na pewno Austrię i późniejszy ten układ zaborczy, który dokonał rozbioru Polski. Pytanie jest takie, oczywiście jest to spekulacja i trudno się tu powiedzieć jednoznacznie, bo można wiedzieć na pewno w takiej sytuacji, ale gdyby król polski wstrzymał się z tą interwencją i dopuścił, żeby walec turecki przetoczył się przez Austrię, doszedł może do granic Francji, czy historia nie potoczyłaby się inaczej? Na pewno by się potoczyła inaczej, ale czy nie potoczyła dla Polski lepiej? Tak. Francja wtedy o wiele chętniej, bo zbliżałoby się na nich być może drugie Poitiers, musiałaby współpracować królem, bo jak wiemy, był między królem Janem III Sobieskim i królem Francji był podpisany układ, tajny układ w Jaworowie. Była współpraca przez kilka lat na początku panowania Sobieskiego i później Francuzi z tego wycofali, odwrócili przymierza, co w pewnym sensie wymusiło też zmiany polityki Polski. I późniejsze, gdyby po tym, żeby Turcy pokonali Austrię. Proszę konkluzję. Konkluzja jest taka, nasze pytanie jest, czy współpraca polsko-francuska, która by się po takim przebiegu wydarzeń musiała zawiązać, nie zmieniłaby biegu historii na tyle, że no, losy Polski ułożyłyby się inaczej. To się wiąże z wojną siedmioletnią. Dziękuję bardzo. No, często wraca to pytanie o sens polityczny czy geopolityczny polskiej interwencji w wojnę turecko-austriacką. Ja raczej nie podzielam, choć to oczywiście bardzo ryzykowne tu jednoznacznie się opowiedzieć, bo nie wiemy, co by było gdyby. Ale nie podzielam raczej tego stosunku, że był to błąd polityczny, dlatego że ulokowanie potężnego sąsiada tureckiego, islamskiego wzdłuż całej południowej granicy z Rzeczpospolitą, no nie było na pewno w interesie Rzeczpospolitej. To było imperium w tym momencie w fazie ofensywnej, mówię o Imperium Osmańskim. A dodatkowo trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że to imperium oderwało właśnie formalnie w 1672 roku 1/6 Rzeczpospolitej, zabrało. I obowiązkiem króla było odebranie awulsów. To każdy król miał jakby w kontrakcie swoim, że tak powiem, czyli w paktach, konwentach, obowiązek odebrania ziem utraconych. A Jan III Sobieski został wybrany tuż po formalnym pokoju z Turcją, kiedy to Turcja zabrała 1/6 terytorium Rzeczpospolitej z Kamieńcem Podolskim. A więc tutaj no, zgoda z Turcją byłaby czymś niezwykle trudnym, powiedziałbym. I czy przyniosłoby pozytywne skutki dla Rzeczpospolitej? Powiem tak, wydaje mi się, że największym nieszczęściem geopolitycznym dla Polski było to, że Jan III Sobieski zaczął szukać w pewnym momencie, no powiedzmy wprost, księstwa osobistego dla swoich dzieci na południu. To była tragedia Polski. Przestał być monarchą Rzeczpospolitej, stał się głową rodziny Sobieskich. Gdyby realizował politykę Rzeczpospolitej, tę politykę, o której pan wspomniał, bardzo słuszną politykę sojuszu z Francją, doprowadziłby być może do zniszczenia Brandenburgii, a to był nasz największy wróg. Zrezygnował z tej polityki nie ze względu na pomoc Austrii, bo ta była, jak mnie się wydaje, w interesie geopolitycznym Polski, ale w swoim własnym interesie domowym, żeby szukać księstw naddunajskich, które mógł uzyskać kosztem dalszej wojny z Turcją. Bo trzeba było pomóc oczywiście Austrii w momencie tak dramatycznym,
tak mnie się wydaje, jak oblężenie Wiednia. Ale potem nie trzeba było skupiać się na Turcji, tylko trzeba było dokończyć tego, co zostało zaczęte traktatami w Jaworowie. Tak mnie się wydaje, no to jest oczywiście przestrzeń do dyskusji, gdzie nie ma rozstrzygnięć żadnych. Jeszcze ostatnie pytanie tutaj pani. Pani i potem pan jeszcze, żeby to jeszcze dwie osoby. Koniecznie. Chciałam zapytać, czy był pan profesor może na aktualnie prezentowanej wystawie w Zamku Królewskim o Stanisławie Auguście Poniatowskim i jaka jest opinia pana profesora na temat tej wystawy? Niestety nie byłem, bardzo żałuję, na pewno się wybiorę, ale nie byłem, więc nic nie potrafię powiedzieć, przepraszam. Ale tylko do 19 stycznia. Ojej, no to może... Ja mam takie pytanie podsumowujące. Dzisiaj mówiliśmy o upadku Pierwszej Rzeczpospolitej. Pytanie jest takie, w jakim procencie do tego upadku przyczynili się sami Polacy, a w jakim procencie nasi sąsiedzi, prawda? Bo ta sprawa upadku trwała prawie 100 lat, prawda? Była degrengolada, która tą Rzeczpospolitą coraz bardziej niszczyła, aż w końcu ją zniszczyła. Więc wydaje mi się, że bo to nie było tak jak na Bałkanach, prawda? Takie instrukcje, gdzie jedna wojna wystarczyła, żeby już być państwem podbitym, prawda? To zawłaszczanie Polski trwało 100 lat. Więc właśnie to pytanie. W jakim zakresie Polacy sami zawinili temu, że upadła pierwsza Rzeczpospolita? To znów jest jedno z tych pytań, na które nie ma ostatecznej, naukowej odpowiedzi, więc takiej nie mogę udzielić. To jest przedmiot sporu. Sporu, w którym jednoznacznie opowiadam się po stronie szkoły warszawskiej przeciwko szkole krakowskiej. Dlaczego? Bo no, nie chodzi o to, żeby skończyć na takim prostym stwierdzeniu. Dlatego przede wszystkim, że z obrazu, który naszkicowałem, a który przecież odwołuje się do faktów, wiadomo, że Rzeczpospolita i jej elity polityczne, duża ich część, bardzo duża ich część, podjęła wysiłek naprawy. I można zadać najprostsze pytanie, czy elity polityczne Rzeczpospolitej chciały upadku państwa, czy nie? Chciały likwidacji Rzeczpospolitej, czy nie? No, odpowiedź jest prosta, nie chciały. A czy elity polityczne sąsiadów Rzeczpospolitej chciały upadku Rzeczpospolitej, czy nie? I tu odpowiedź jest równie prosta. To znaczy, oczywiście można i trzeba szukać win własnych, jak najbardziej, bo można powiedzieć, ta reforma przyszła za późno, zbyt mało radykalna być może, niektórzy twierdzą, ale została podjęta, nie wolno tego zlekceważyć. Gdyby nie było żadnej próby reformy, gdyby nie było oporu, to moglibyśmy powiedzieć, Polska ma na co zasłużyła. Gdyby nie było właśnie wspomnianej Konfederacji, gdyby nie było reformy Komisji Edukacji Narodowej, gdyby nie było przede wszystkim Sejmu Wielkiego i jego prawa o miastach i Konstytucji Majowej, to wtedy szkoła krakowska miałaby pełne prawo do zwycięstwa w tej debacie historycznej. Natomiast oczywiście ze szkoły krakowskiej na pewno warto brać uwagi jej założycieli, które nie były zawsze tylko tendencyjne, były zwłaszcza w przypadku Józefa Szujskiego pogłębione. Bobrzyński już znacznie bardziej szarżował. Natomiast zupełną karykaturą są nawiązania do szkoły krakowskiej w wykonaniu na przykład polecającego tekę Stańczyka Adama Michnika. Bo ostatnie wydanie teki Stańczyka ukazało się z nadrukiem Poleca Adam Michnik. To właśnie są ci, no powiedziałbym, pogrobowcy szkoły krakowskiej, których do końca ze szkołą krakowską bym nie utożsamiał. Tam nie każdy element zarzutu pod adresem no, błędów politycznych, które owszem zostały popełnione, możemy zbyć wzruszeniem ramion. Ja tego nie robię, tylko stwierdzam, że ostatecznie, kiedy pan mnie pyta o rozważenie tych racji, to powiem, że na pewno więcej racji ma szkoła warszawska niż szkoła krakowska, a w procentach tego wyliczyć nie umiem. I my się z tym zgadzamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.